5 po 9, teraz słuchacze Radia Campus mogą wyłączyć radioodbiorniki. Mój ulubiony moment. Czekałem na to cały tydzień. I całą się noc doczekałem. Wybraliśmy dzisiaj z Jankiem bardzo fajny przebój. Ja tylko dodam, że moja babcia uwielbia ten kawałek, żeby nie powiedzieć piosenkę. Uwielbia i ja jeszcze przyznam się szczerze, że publicznie nie wykonywałem, ale z tobą się odważę. Dobra, to jedziemy. Jesteś gotowy na podjęcie tego wyzwania. Myślę, że wszyscy starsi słuchacze nasi i nie tylko starsi powinni wiedzieć. Ci młodsi również. To co za utwór jest. Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis Sadaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, w ręku kwiat wieczór, bambino i ty. Aha. Same przeboje, czerwony gitar. Tak bardzo chciało się żyć. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny? Gdzie tamten świat? Gdzie się podziały tamte nasze wspomnienia? Tamtych szalonych, wspaniałych lat? I teraz jeszcze druga zwroteczka. Rodzina w kinie, na drugim seansie już nóż uciewa. Tutaj poanka, stąsi Beatlesi, Krikri coś śpiewa. Tuż przed maturą, kwiatły kasztany, żyło się jak we śnie. Gdzie te prywatki niezapomniane? Czy jeszcze pamiętasz mnie? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny? Gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia? Tamtych szalonych, wspaniałych lat. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. To zrobiło się jak na dyskotece w Ciechocinku. Ale myślę, że na takiej prywatce, kiedyś to się mówiło prywatka, teraz to się mówi domówka, można poderwać fajne dziewczyny. To nikt mnie nigdzie nie zaprasza, więc ci nie powiem, bo nie wiem. To już jest twój problem. Myślisz, że to jest mój problem? Ale pomogłeś mi go jakoś rozwiązać, byś mi powiedział, co jest ze mną nie tak, że mnie na tej prywatki nie zapraszają. Ja wiem, co musisz zrobić, żeby co musisz zrobić? Musisz więcej selfie na Instagramie wrzucać. Tak, myślisz, że jak będę wrzucał, to mnie więcej osób będzie zapraszać? Nie wierzę, nie wierzę. Ja wczoraj wrzuciłem swoje zdjęcie, bo wiem, że bałeś się, że ze mną coś nie tak, bo już dawno nic nie wrzucałem. Ale wiesz co, mogłeś zadzwonić, spytać chociaż, co ze mną ale się chyba dzieje. Nikt nie polajkował tego mojego wpisu na Facebooku, nie? Za słaby był. Tak myślisz? Za słaba riposta. Musisz dobrze poćwiczyć. Dobrze. 8 po 9, Janek Mateusz z wami do 10. To było nieudolne śpiewanie. Jeżeli ktoś nie wytrzymał, to proszę znowu przestawić się na... Proszę zadzwonić i powiedzieć, jak wam się podobało. 22827702. Ja się boję jednak opinii, bo powiedział, a ja się że... nie boję. Nie bo... A może tą piosenkę będziemy śpiewać? Nie boję się, gdy ciemno jest. To może za tydzień. A za tydzień mi nie będzie, ale myślę, że sam zaśpiewasz. No dobrze, postaram się. Nibelandia. To kawałek, który już za chwilę będzie na Radio Campus. Tak. Bardzo się cieszę, wreszcie mi się coś udało w życiu. 9 po 9. Nie rozbieraj myśli ze słów, szkielet, bańce oddaj. Obrady Okrągłego Stołu rozpoczęły się w Wenezueli. Rząd i opozycja zaczęły rozmawiać po ponad 2 miesiącach antyrządowych manifestacji i zamieszek. W ich wyniku zginęło blisko 40 osób. Radio Campus 97.1 FM. Wiadomości jednym zdaniem mamy już za sobą. Weroniko, jeszcze zostań z nami na chwilę, bo zadzwonił się do nas słuchacz. Nie wiemy, czy to chodzi o ciebie, czy nie. Chciałem pozdrowić Weronikę. Weronika ze mną studiowała amerykanistykę przez 3 lata. Co, podrywałeś ją? Nie. To Weronika, ale to nie ja. To nie o ciebie chodzi? Nie, bo nie studiowałam amerykanistyki. O, masz. Ja myślałem, ale dziękuję za pozdrowienie. A ja myślałem po prostu, że to ciebie podrywali, w sensie, że dlatego to się nie zgadza. Nie, to jest znaczy, nie zgadzało się, że podrywali, ale nie zgadzało się to, że Weronika studiowała na amerykanistyce. To zagmatwałem, naprawdę. Powiem najprościej, jak się da, puenta. Chyba ty podrywałeś. 2 minuty po 9. Janek Kruczkowski i Mateusz Tomaszuk do 10 z wami. Zapraszamy.
Sail into the Sun. Myślę, że taka pogoda na zewnątrz to też adekwatnie. No i Kamil do nas się dodzwonił. Kamilu drogi, czy z nami jesteś już? Jestem. Jak u ciebie pogoda? No nie wiem, w porównaniu z wczorajszym dniem to jest... Ale chłodno trochę jeszcze, prawda? Jest tak, chłodnawo. No właśnie. Z jakiej dzielni dzwonisz? Ze Śródmieścia. Ze Śródmieścia. A, to blisko nas. W sumie, tak nie? Troszkę. Troszeczkę tak. Kamilu drogi, jesteś gotowy na challenge z nami tutaj? Jestem. Fajny challenge o poranku piątkowym. Ale poczekaj, może wyjaśnijmy tym słuchaczom, którzy teraz dopiero włączyli Radio Campus, że do wyjęcia jest książka Miasta Nikniących Świateł Piotra Kulwanowskiego i nasz słuchacz Kamil może tą książkę właśnie teraz wygrać. Kniga jest do zgadnięcia. Kamilu, musisz zrobić coś szalonego. Czy masz pomysł, co to może być? Mam. A jaki to pomysł? Krzyknąć przez okno no. Coś o Radiu Campus. A co o Radiu Campus? Że uwielbiam Radiu Campus oczywiście. To tak ogólnie. Tak ale... jakby powiedzieć, że nie wiem, jakbyś chciał wyznać miłość, powiedzieć lubię cię Kasiu albo kocham cię Kasiu. Tak mało alternatywnie i odjechanie i kreatywnie, może coś wiesz. Może tak? Kasia trzeba na... Jakiś rym albo coś, nie wiem. Tak coś... z rana ciężko z myśleniem, ale... Może tak, Radio Campus rana jak śmietana. O, to Mateusz i Janek, to... piątkowy popapranek. Dziś zobaczamy od piątej na nogach i zobacz, jak rymujemy. Nie czuję, jak rymuję, bo w Radio Campus pracuję. Teraz twoja kolej. No tydzień temu na podpowiedzi Bożena wykrzyczała, że Janek jest... Mateusz jest słodki, wróć. A Janek jest wiotki. Co zupełnie nie jest prawdą, ale... Że to, że ty jesteś słodki, masz rację. Nie. Chociaż nie wiem, nie próbowałem, ale tak koleżanki mówiły. Dobra, Kamilu, w każdym razie co będziesz krzyczał? Bo my tu jakieś głupoty odstawiamy, gadamy, a to chodzi o to, żebyście jakieś głupoty odstawił, odgadał i nie wiem, co zrobił jeszcze. No może ta pierwsza myśl jest dobra. Która? Radio Campus rana jak śmietana. No dobrze, ale ty jest przez okno jesteś, teraz, tak? Krzykniesz? Słucham? Przez okno będziesz krzyczał? Tak. Janku, to słuchaj, to na Śródmieściu to dużo ludzi będzie nas słyszało. Może my okno otworzymy, to usłyszymy. To może zrobimy tak, Kamilu, jak my usłyszymy przez nasze okno, to znaczy, że konkurs wygrałeś, jak nie, to sorry. Janku, teraz ściszej podkład, bo wiesz, bo teraz będzie, uwaga, dobra, teraz będzie chwila napięcia. Kamilu, napięcie. Jesteś gotowy? Otwierasz Kamilu, okno? Jesteś gotowy? Czy masz, masz otwarte okno? Tak. Dobra. Dobrze. No to uwaga, jedziesz. Radio Campus z rana jak śmietana. Ej, ale to nic nie słychać. Ja nawet w słuchawkach nie słyszę, co dopiero przez okno. Naprawdę, nie musisz się wstydzić, naprawdę. Nie, Radio Campus się nie wstydzimy. Okej. Okay. No to jeszcze raz, ile głośno. Radio Campus z rana jak śmietana. Woo! Brawo. Brawo. Myślę, że teraz wszystkie sąsiadki, a ta sąsiadka spod piątki, to myślę, że słyszała, Kamilu? To ona to słyszała? Wydaje mi się, że tak, bo to poranny ptaszek jest. Myślisz, że też słucha Radio Campus? Myślę, że nie, ale, ale teraz zacznie słuchać. Teraz tak, zacznie słuchać. Jeżeli nam słuchalność teraz jeszcze będzie wzrastała, to wszystko dzięki Kamilowi. Dziękuję, Kamilu. Dzięki wielkie. I książka oczywiście leci w twoje ręce. Miasta Nikniących Świateł. Dzięki. Gratulujemy. I miłego poranka, piątku i weekendu ci życzymy. Wzajemnie. Ty wiesz co, jak my wiemy, no i miłego dnia życzę. Buziaki. O, buziaki. Dzięki wielkie. Za 9 minut będzie godzina 9, warto z nami challenge'ować. Bo nagrady można skołować. Ale widzisz, jak ja rymuję od rana? Aha, bo oczywiście, że tak, ale ja tylko podpowiem, że ci wszyscy, którzy mają ochotę na jakąś nagrodę, to za tydzień też będzie, mam nadzieję, taka okazja. Ale ja proponuję, żebyście już teraz zaczęli myśleć, co można szalonego zrobić za tydzień dla nas. Ty, ale za tydzień to Wielki Piątek, to nie wiem, czy będzie tak szalono, jak będę ja tylko sam. A ja zapomniałem, szalenie. Że mnie nie będzie, że ty widzisz, sam będziesz. A, widzisz. No teraz to lament, będziemy płakać, że Mateusza nie ma. Kuba de Zu, albo Zo, nie wiem, jak to się czyta. Za 8 minut 9. Mateusz! Co się stało? Janek? Wchodzę na naszego Facebooka, gdzie wstawiliśmy nasze zdjęcie. No i co? No i tam słuchacz napisał, że tylko Weronikę lubi, tylko ją lajkuje, a nas nie lubi. Ale to wyjdź, odśwież Facebooka. No, to... no to jak? Co to da? No odświeżyłem. No to zobacz sobie, jest więcej tych lajków teraz. O, Agnieszka napisała. Co to napisała? Ja lajk tylko dla chłopców z buźką, to też miło. Ale swoją drogą to Mateusz, ja patrzę, że ty nie odświeżyłeś tego Facebooka. Jak to nie, poczekaj. Aha. Czekaj. No odświeżam, no patrz. No i zobacz, Paweł napisał, to ja lajk dla Weroniki i Janka. Mejtowi wystarczy fejmu. Przecież zawsze hejterzy jacyś znajdą na tym Facebooku. No. Czy wy też tak macie, że was ludzie hejtują i was nie lajkują? Wiecie, jaki to jest smutny, weekend się zbliża, ale nie lubią. Jeżeli chcecie zrobić nam
Dobrze. Proszę nam zlajkować zdjęcie, a my postaramy się zrewanżować. Tak, albo można na przykład napisać komentarz, że ja lubię wszystkich i Pawła nie lubię, który nas hejtuje. A ja, albo można napisać, że ten po lewej jest najprzystojniejszy. No to już proszę zobaczyć, kto można napisać, kogo lubicie, kogo nie lubicie, to od was zależy. Popapranek. No widzisz, Janku, my się tak staramy, robimy jakieś koncerty życzeń, że tutaj życzenia, że można dzwonić, a tak naprawdę to nikt nam życzeń się nie złożył. Właśnie, dzisiaj jest dzień radia. To ja chyba nie przychodzę za to. Ale jeszcze ostatnie chwile dla was, 228-27-7205. O, widzisz, jednak podziałało. Odesz tu, no, że coś odezwał. Oj, nieładne życzenia, mnie się nie podobają. Nie przychodzimy, no, słuchaj, no nikt nam życzeń nie składa, nikt nas nie lubi. Ty przychodzisz za tydzień, nie ma ja za też tydzień. Nie przychodzę, nie ma życzeń, nie ma przychodzenia, nie pracujemy, to tyle mam do powiedzenia. Dzień radia, jest nam bardzo smutno. Nikt nie zadzwonił, nikt życzeń nie złożył, nikt pracy nie docenił w ogóle, co to jest? Ja dzisiaj wstałem bardzo wcześnie, tak jak w każdy piątek, specjalnie dla was, żeby być o 7, a nie. A tu nikt pod 228-27-7205 nie chce zadzwonić i nie chce nas polubić, naprawdę, nikt ja się obrażę, nie przyjdę, będzie mi przykro. Z tego powodu, nie wiem. Trzeba zmienić branżę chyba, tak, słuchaj. Tak myślisz, że gdzie powinniśmy pracować? Właśnie nie wiem, kurczę, teraz ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Ciężki jest los radiowca. Tak. Piątkowego radiowca. Za 5 minut będzie godzina 10, ja tylko... nie wiem, czy teraz wypada mi rady mówić po tym wszystkim, jak nikt nie chce nam życzyć. No nie odzywamy się, po prostu nie mówimy, nic nie mówimy. Zamilknijmy. Mhm. Linia jest ciągle otwarta. Słuchajcie, no, jeżeli nikt nie chce dzwonić, to trudno. Będziemy pamiętać o tym za tydzień, za dwa tygodnie i nie zawsze. Będzie, tak, zawsze nie będzie konkursu, nie będzie nas, nie będzie niczego. A, nie będzie śpiewania. O, nie będzie śpiewania. Nie będzie śpiewania. Nie będzie niczego, nie będzie fotek, nie będzie, nie wiem, czego jeszcze nie będzie. To ja będę, wykażę się inicjatywą i powiem wam, żebyście się dobrze wyspali w weekend, bo żebyście nie mieli takiej sytuacji jak ja. Jeszcze na końcu, Janku, pozwolisz, że powiem. Poszedłem, a, jednak... No sprawdźmy, czy ktoś jednak... Halo? No cześć, nie smutajcie tak. Bardzo was lubimy i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Radia. Ale nas lubimy, czyli Radio Campus, czy nas jako my tutaj jak dwa was siedzimy? Was jako speakerów i was jako Radio Campus. Całą ekipę tutaj dziękujemy wam, że prowadzicie i och jach. A na Facebooku zlajkowaliście? No jak tylko wejdę na Facebooka, to zlajkuję. Tak, to się nazywa. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Powiedz jeszcze, jak masz na imię, bo to tak wiesz, bez imienia to nie wiadomo. Ania. Pozdrawiamy cię, Aniu. Dziękuję i nawzajem. Trzymajcie się. Dzięki. I miłego piątku. No, jak to bywa w takich teleturniejach na żywo w telewizji? Zawsze na końcu, zawsze ostatnia minuta i zawsze ten słuchacz i zawsze ten widz się odzywa i jednak jest na antenie. To ja tylko skończę szybko. No kończ szybko, proszę. No żebyście nie okazało się, że pójdziecie po śmietanę, kupicie wszystko inne niż śmietana, no tak czasem bywa. Wyśpijcie się dobrze w weekend. Dzięki, za tydzień mnie nie ma, za tydzień tylko Janek. To czekaj, ja jeszcze zrymuję. Popapranek z rana jak śmietana. O Boże, Mateusz Tomaszuk. Janek Kruczkowski. Trzymajcie się, pa.